Proszę pana, jakie atrakcje czekają nas na Zimowym Narodowym? To jest przede wszystkim największe w Polsce lodowisko, widoczne za nami. Lodowisko, które działa w weekendy od godziny 10 do 23, w normalne dni tygodnia od godziny 16 do 22. Oprócz lodowiska udostępniliśmy także dużą część płyty stadionu rolkarzom. Zrobiliśmy także boiska do badmintona, które cieszą się strasznie dużą popularnością. A jeżeli spadnie śnieg, to zrobimy także górkę saneczkową. A proszę powiedzieć, jak duże jest lodowisko tutaj w Warszawie? No, jest to największe lodowisko w Polsce. Ma powierzchnię ponad 2000 m2 i grubość lodu minimalna, jaką będziemy się starać utrzymywać, to jest 4 cm, ale teraz mamy dużo więcej, około 8 cm warstwy lodu. Jak państwu tutaj się podoba? Bardzo fajnie, jest duży, fajny, super. Super pomysł z lodowiskiem. Powiem, naprawdę rewelacja, bardzo dobry lód. Wspaniała, po prostu bajkowy prezent dla dziecka na czwartek urodziny. Także uważam, że jest pięknie. A co się tobie podoba tutaj? Jak się jeździ na łyżwach. A już jeździłaś dzisiaj na łyżwach? Tak. A będziesz jeszcze jeździć? Tak. Tu podobało mi się duże lodowisko. Czy już są znane liczby, ile osób odwiedziło lodowisko? Mogę panu powiedzieć, że pierwszego dnia to było około 1000 osób, potem oczywiście mieliśmy przerwę techniczną, jednodniową. Dzisiaj wysprzedane są wszystkie bilety na niedzielę i na poniedziałek, więc uważam, że to jest spory sukces. Wręcz zachęcamy do kupowania biletów przez stronę internetową, dlatego że tam widać, które sloty, na które godziny są już wysprzedane i nie ma problemu. Każdy kupuje bilet i wie, że wejdzie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób państwo zabezpieczacie właśnie tą powierzchnię lodu? Po każdej sesji jest ściągana warstwa śniegu, która się tworzy podczas jazdy łyżwiarzy, po czym jest zalewana gorącą wodą, po czym po całym dniu jeszcze dodatkowo wylewamy z takiego dużego węża w lód, gdzie nadbudowujemy tą powierzchnię lodu, żeby była gotowa na następny dzień. Dlaczego akurat to lodowisko wybraliście? Bo jest to nowość, coś ciekawego, więc czemu by nie spróbować? Jest najbliżej. Czy był jakiś problem z biletami? Nie było problemów, ale lepiej jest zarezerwować przez internet, kupić, bo jeżeli się ktoś tutaj przyjdzie tego samego dnia, to może już po prostu nie dostać biletu, bo kolejki są ogromne. Bardzo mi się podobało i ja już tutaj powiedział, że bardzo ładnie jeszcze. Jak panu się podobała jazda na lodowisku? Uważam, że rewelacja. Takich miejsc w Warszawie brakuje, całe szczęście, że je stworzyli i możemy z synem trochę poszaleć, a właściwie się pouczyć. A proszę powiedzieć, jak często będzie pan odwiedzać lodowisko tutaj? Sądząc z atrakcyjności tego miejsca, biletów na dzisiaj już nie ma, na jutro nie ma, także w pierwszym możliwym terminie.